Dzień dobry, witam. Dzisiaj podam Ci najlepszy sposób na hemoroidy. Hemoroidy, czyli żylaki odbytu. Mieliśmy ten temat na zakończonej właśnie odnowie biologicznej tutaj w Hiszpanii. Temat, który niestety częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, ale się okazuje, że właśnie na odnowie mieliśmy taką sytuację, że dotyczyło to również mężczyzny. Dlatego pomyślałem, że dzisiaj wrzucę ten temat, ponieważ jest to ważny temat, bolesny, nieprzyjemny. Wiele osób decyduje się na różnego rodzaju operacje, różnego rodzaju, nie wiem, laserowe wycinanie, wypalanie i tak dalej. Bardzo chcę Cię zachęcić do naturalnych sposobów, bo taki jest projekt Odmładzanie na Surowo. Po prostu naturalne sposoby uzdrawiania. Dzisiaj troszeczkę powiem o pewnych maściach, które można zrobić samemu i o pewnych roślinkach, które pomagają. Ale po pierwsze, co to są te hemoroidy? Hemoroidy to takie rozdęte, wydęte, można powiedzieć, stany zapalne żył, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz odbytu. No i są dwa sposoby, dwa powody, w jaki sposób powstają, tak? Pierwszy to jest na przykład mechaniczny, czyli jeśli jesteś w ciąży albo masz częste zatwardzenia, to niestety powstają żylaki. Ale drugi, który jest jakby podstawową przyczyną, to jest brak witamin. Przede wszystkim brak witaminy C. Witaminy C, która jest zawarta w warzywach i owocach. Osoby, które niestety nabawiają się hemoroidów, bardzo często też nie spożywają wystarczająco warzyw i owoców. W pewnym okresie, kiedy powstaną te hemoroidy, ktoś może powiedzieć: Mariusz, ale ja już jem teraz dużo warzyw i owoców. No tak, ale te hemoroidy powstały wcześniej. Dlatego może warto się tym zająć i zobaczyć, co można zrobić, żeby się tego po prostu pozbyć. Tak jak to żylaki, jest to po prostu żyła, która nie ma tej elastyczności, która jest po prostu wypchnięta, wysunięta na zewnątrz i po prostu przeszkadza w swobodnym wydalaniu. Pierwszy i najszybszy sposób na poprawienie sytuacji z hemoroidami to jest akupresura, którą Ci w tym momencie pokażę. Jeśli obserwujesz mnie jakiś czas, to wiesz, że akupresura to jest mój konik i akupresurę zazwyczaj w pierwszej kolejności stosujemy na tak zwane odbicie lustrzane bólu. W przypadku hemoroidów odbiciem lustrzanym jest po prostu czubek naszej głowy. Jeśli masz problem z hemoroidami, to przedłużenie linii Twoich uszu centralnie na środku głowy, to jest miejsce, które w tym momencie naciśnij. Osoby, które mieliśmy na odnowie biologicznej, które miały hemoroidy, natychmiast po naciśnięciu tego punktu odkrywaliśmy ból, o którym nie miały zielonego pojęcia. Czyli jeśli masz hemoroidy w tym momencie, naciśnij proszę tutaj i powiedz mi, czy cię boli. Jest to napięcie, które jest spowodowane, które jest odbiciem lustrzanym po prostu twojego odbytu, tak? Czyli odbicie lustrzane, akupresura, w tym miejscu przedłużenie uszu, znalezienie punktu i rozmasowanie. Jeśli znajdziesz ten punkt, jest bolesny, to potrzebujesz go przemasować przez 14 dni, codziennie 2 minuty. Jeśli doskwiera Ci bardzo ten problem, no to mam nadzieję, że po prostu się zastosujesz i przez 14 dni, przez 2 minuty będziesz ten punkt masować, nawet jeśli ten ból się skończy dużo wcześniej. Także zapisz sobie datę i przez 14 dni masuj. A dwa następne sposoby będą już sposobami produkowania pewnych maści i używania pewnego korzenia. Po pierwsze, pierwsza maść, którą chcę Ci powiedzieć, czyli już drugi sposób, to jest maść z kasztanowca. Mamy jesień, kasztany mamy, młode kasztany wykorzystujemy do stworzenia sobie takiej maści. Ja już kiedyś mówiłem na temat tej maści przy okazji żylaków. Jak taką maść stworzysz? Bierzesz garść młodych owoców kasztanowca, rozdrabniasz je, kroisz, rozdrabniasz, robisz z nich miazgę i uwaga, zalewasz wódką, alkoholem 40% i podgrzewasz do temperatury 60 stopni. Mieszasz, tworzysz taką miksturę i odstawiasz ją na kilka dni. Po kilku dniach dodajesz do tego jakiś tłuszcz, jakąś bazę tłuszczową, żeby powstała z tego maść. Na przykład takie masło shea. Jest to taka roślinka z Afryki, którą można użyć właśnie do
do zmarowania właśnie, do stworzenia tej maści, tak? Albo jakikolwiek inny tłuszcz, który będzie tworzył bazę maści, której będziesz mógł wykorzystać, którą będziesz mógł wykorzystać, czy to do hemoroidów, czy to w ogóle do żylaków. Smarujesz swoje nogi i możesz w ten sposób pozbyć się właśnie napięcia. Ale dzisiaj powiem Ci też o roślince, którą raczej nie znajdziesz w Polsce, ale możesz na pewno ją kupić i możesz ją zażywać w kapsułkach, w formie po prostu sproszkowanego takiego zioła. Jest to korzeń, ja później Wam wpiszę, colinsoni. Korzeń colinsoni i to jest, tak, inna nazwa tego, to jest korzeń kamienny, rdestnica, albo balsam wół, albo uzdrowicielka. Jest to specjalny korzeń, który się zażywa po prostu w formie, albo robisz z tego napary, albo zażywasz to w formie właśnie kapsułki, żeby dostały się te zioła do Twojego, do środka. Zauważyłem, że w Polsce firma Swanson sprzedaje tą roślinkę. No i co robi ta roślinka przede wszystkim? Ona wzmacnia napięcie żył, czyli poprawia tą elastyczność, wzmacnia napięcie żył i poprawia cyrkulację krwi. Przez to żyły, które są najdalej od skurczu serca, również mogą poprawnie pracować. Także poszukaj sobie korzeń colinsoni, pisze się przez colinsoni. Ja później wpiszę pod spodem. Co jest jeszcze, na co jest dobry jeszcze ten korzeń colinsoni? Też na anginę i na zapalenie gardła. Tak, jeśli masz z tym problemy, ale na zapalenie gardła i na anginę mamy zupełnie oczywiście inne sposoby. Także takie szybciutkie sposoby, akupresura albo maść z kasztanowca sobie tworzysz. No można kupić taką maść z kasztanowca, tak, gdzieś tam i smarować, tak, no ale równie dobrze można samemu przygotować, wtedy wiesz, co jest w tej maści, lub szukasz tego korzenia colinsoni. No i mam nadzieję, że Ci to pomoże na hemoroidy. Jeśli tak, to znajdź ten film w przyszłości i napisz nam w komentarzu: Mariusz, pomogło. Albo jeśli będziesz mieć tutaj tą akupresurę, powiedz: ból przestał, przeszedł i naprawdę hemoroidy również się cofnęły. Także trzymaj się cieplutko, życzę Ci z dobrego wypróżniania, żebyś nie miał z tym problemów. No i zjadaj warzywa i owoce, żeby mieć wystarczająco witaminy C, żeby te żyły miały poprawną elastyczność, żeby to wszystko trzymało się w kupie. I jak to się mówi, w kupie, czyli żeby przez te nasze żyłki krew mogła spokojnie podróżować i żeby te żyły nasze nie tworzyły żylaków ani hemoroidów. To tyle na tą chwilę. Podziel się z innymi. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka i do zobaczenia jutro o 8:45. Cześć!